Ten numer tygodnika do rzeczy, 19 już w tym roku, zdecydowanie trzeba kupić i przeczytać, bo by się za długo nie rozwodzić, po prostu jest w nim naprawdę dużo dobrych tekstów. Począwszy od okładkowego problemu, czyli wielkiego wywłaszczenia. Przegłosowany został pakiet Fit for 55 i to nie jest jedyne zarządzenie unijne, które jest już przesądzone, a które de facto oznacza wielkie wywłaszczenie, ogromne obniżenie poziomu życia. I można zgadywać, że szukać się będzie tych krajów, w których życie ma się najbardziej obniżyć w celu realizacji wielkich celów Unii Europejskiej. Nie w jej centrum, nie w Niemczech, we Francji, tylko raczej w tych okolicach na przykład, gdzie my się znajdujemy. Także zdecydowanie polecam tekst Tomasza Cukiernika o eurowywłaszczeniu, rozmowę z profesorem Zbigniewem Krysiakiem na ten sam temat, a także Andrzeja Krzystyniaka, korespondujący z tym tekst o nowym pomyśle Brukseli na rozbiór państw narodowych, czyli finansowanie bezpośrednio regionów. Coś, do czego aż nogami przebierają nasi targowiczanie, widząc w tym świetny dla siebie zarobek kosztem decentralizacji i de facto rozbicia państwa polskiego. Nie tylko te tematy oczywiście poruszamy. Bieżąca polityka jest kwitowana tekstami Piotra Senki i Łukasza Warzechy. Jan Fiedorczuk pisze o perspektywach czy pomysłach, ideach, które się pojawiają na przyszłe ułożenie sobie stosunków między Polską a Ukrainą, bo chyba za mało myślimy o tym, co się dzieje po wojnie. Do tego bym dodał jeszcze bardzo ważną rozmowę z Janem Krzysztofem Ardanowskim. Rozmowę o problemie zbożowym. To, że Bruksela zdecydowała się wyasygnować pewną kwotę na ułagodzenie, uspokojenie polskich rolników, w żaden sposób nie likwiduje problemu, bo błąd systemu cały czas w systemie tkwi. To, co się stało ze zbożem, będzie się powtarzać z innymi działami produkcji rolnej. Więc warto się nad tym również zastanowić. A jak się już tak nad poważnymi sprawami będziemy zastanawiać, to i chwila oddechu i rzeczy bardziej wesołe, chociaż w gruncie rzeczy też poważne. Zuzanna Dąbrowska pisze o koalicji okresowej, o dość skądinąd szalonej akcji Gazety Wyborczej, którą wręcz należałoby uznać za sprzeczną z pryncypiami, ponieważ lansując jako kobiety tylko osoby menstruujące, dopuszczamy się oni się dopuszczają, Gazeta Wyborcza i celebrytki w to zaangażowane, dopuszczają się oczywistego aktu transfobii, ale która jest rodzajem faszyzmu, ale oczywiście to w odpowiednim talmudycznym sposobie lewicowego myślenia i może być przedstawione, że to, co gdyby zrobili inni, byłoby złe, tutaj jest dobre, ale tak naprawdę o co w tym wszystkim chodzi? No jak to zwykle przy lewicowych pomysłach, śmiech miesza się z przerażeniem, że coś tak głupiego może być traktowane poważnie i w gruncie rzeczy chodzi o naprawdę poważne spustoszenia, które może to wywołać. Papier w kiosku od poniedziałku, prenumerata redakcyjna najbardziej polecam. To już w niedzielę wtedy się dostaje w formacie elektronicznym nasze pismo. Jest też opcja e-prenumeraty, jest też opcja prenumeraty papierowej. Jak komu wygodnie, ale z której z tych opcji naprawdę trzeba skorzystać.